Mateusz Kaniowski, będzie inaczej niż zawsze, bo to nie jest wywiad między zawodnikiem a dziennikarzem, a rozwiązanie konfliktu między dwoma prywatnymi gośćmi skończyło się tak, że wy w końcu nie wiecie, co się wydarzyło, więc zapraszam do rozmowy, jest i Kasper. Piona była zbita już wcześniej, więc może ty chcesz powiedzieć, jak to wygląda i czemu teraz jest zbita piona? Właśnie ogólnie też ciężko jest to przedstawić, tą całą sytuację i szkoda, że też szkoda albo... Nie szkoda, że działo się to przed kamerami, wszystko właśnie to było niepotrzebne, że tak to się wszystko wydarzyło, ale najfajniejsze było to, że usiedliśmy później razem i doszliśmy po prostu do porozumienia w momencie, jak zaczęliśmy rozmawiać. Wiadomo, że mamy jakieś tam jeszcze inne spojrzenia na tą sprawę, ale koniec końców wydaje mi się, że ty też zrozumiałeś jakby moje podejście do tego i skąd się brały jakieś ciągi myślowe i, jak, i z czego to wynikało po prostu z mojej strony, a ja zrozumiałem, jak to wyglądało z twojej. Znaczy ja w dalszym ciągu wiem, że ty mówisz, że nie pamiętasz większości rzeczy, ale dobra, bo mi jest tego szkoda, że wy widzicie tylko tą największą kłótnię, a potem nie byliście w stanie widzieć tego, no bo to było między mną, tobą, Boxdelem i Wardęgą, więc może... Trwało też długo, chyba gadaliśmy tam, nie wiem ile, z godzinę, z 40 minut. Tak, więc w sumie to z mojej perspektywy wyglądało to tak, że ja zobaczyłem twoją ludzką twarz dopiero w momencie, kiedy zacząłem ci mówić nazwiska, które przy tym były, bo miałem wrażenie, że ty chyba nie pamiętasz tego albo nie chcesz tego pamiętać i wtedy się zmieniła trochę ta rozmowa. Nie, właśnie przypomniałeś jakieś mi po niektóre fakty, które jakby wracają mi z tamtego momentu, ale też tak jak mówię, jest dużo rzeczy, które nie były jakby w mojej głowie, jak ty zacząłeś przedstawiać, to byłem w stanie jakby powiedzieć, że okej, jeśli tak było, to rozumiem twoją stronę i skąd takie rzeczy się działy. Rozumiem stronę jako człowieka, bo też ci mówiłem o tym, że dalej uważam, że jako dziennikarz powinieneś pomyśleć o tym. Następnym razem myślę, że nie będzie takich rzeczy, ale jako człowieka jestem całkowicie w stanie zrozumieć. Możemy o tym pogadać, sam wrzuciłeś temat. Czy wędkarz całe życie ma tylko i wyłącznie łowić ryby i nie ma życia prywatnego? Nie, no jasne, właśnie dlatego tak jak mówię, że jako człowieka rozumiem, że takie rzeczy mogły cię trafić, tylko... Czasami jak sprawiasz jakąś tam pozycję, to powinieneś jakby się zastanowić i mieć grubszą skórę do takich rzeczy. Okej, tylko to było między tobą a mną, ale dobrze, bo macie chociaż dyskusję na żywo, macie namiastkę tego. Zobacz, to było między mną a tobą prywatnie, przecież ja jestem też młodym gościem, też chodzę po mieście, bawię się ze znajomymi i też kiedy ktoś mnie obraża personalnie, no to na to reaguję jako człowiek. To nie było podczas wywiadu, ani podczas gaj, tylko na afterze, gdzie nikogo nie było obok nas, my wyszliśmy z tego afteru. Ten after to był na tym piętrze i jakby to była też impreza po samym fejmie, więc jakby trochę było to połączone z pracą moim zdaniem. Nie było to tak, że spotkaliśmy się w parku, nie? Ale to jest, ja nie uważam, że powinniśmy się tu w ogóle... Pamiętasz, jak ci powiedziałem, że duże szczęście masz, że nie byliśmy w tych aferkach? Tak. Kapi. Już między nami. Nie, poczekaj. Mówisz mi o tym, a ty po gali w Gliwicach wyszedłeś i popchnąłeś na 100-letniego chłopaka, który miał 12 lat, za to, że do ciebie powiedział, zacytuję, wypierdalaj z Gliwic. To, co ty mi powiedziałeś, było 10 razy gorszą rzeczą, a to ty byłeś zawodnikiem w tym momencie, też byłeś, powinieneś być profesjonalny. Jasne, nie byłem profesjonalny wtedy i pamiętam, że od razu przeprosiłem za swoje zachowanie. A jak to zargumentowałeś? Nie pamiętam dokładnie. Ja mam zapisany cytat. Chodzi mi o to, wyraziłem skruchę. Ja też mówię, że nie zachowałem się dobrze i uważam, że tak nie powinno się robić. Tak, ale powiedziałeś w programie u Wardęgi i Boxa, było wtedy live. Ja w ogóle stałem wtedy przy tobie i jak to usłyszałem z twoich ust, ja myślałem, że to są lekko też słowa skierowane do mnie. Że kiedy ktoś młodszy mówi takie rzeczy do kogoś starszego, powinien się liczyć z tym, że zostanie popchnięty i że ma szczęście, że nie dostał liścia, bo nie trafił akurat taką osobę, tylko ma szczęście, że on już się chciał schować, a i tak go popchnąłeś, żeby go czegoś nauczyć. No to właśnie o to mi chodzi, że też uważam, że liści po odepchnięcie to trochę też inne rzeczy. Ale Ale zobacz, ty cały czas bijesz, to był 12-letni chłopak, jesteś przynajmniej 3 cm niższy. Miał 12 lat, to był 16-latek. Jesteś pewny? No. To był taki chłopak licealny, początki liceum, końcówka gimnazjum. Dobra, no nie będę się kłócił, mi się wydawało, że był dużo, dużo mniejszy. W sensie był drobny, ale to był starszy chłopak. A tu też została stworzona narracja, że jakbyś był ode mnie 3 razy mniejszy, jesteś 3 cm niższy, 2 kg lżejszy i 3 lata młodszy. Trochę jestem... Masz 1,87 m wpisane w Fame MMA. 5.
że to jesteś 500 metrów niższy. Nie, no jasne, jasne. No. Ja ogólnie też jestem w stanie zrozumieć, bo ludzie, mam wrażenie, że niektóre sobie poszły w twoją narrację, że jako profesjonalista nie powinienem mieć zatargów z ludźmi, ale to nie było przed kamerą, to nie było w trakcie mojej pracy. Przecież ja z tą robiłem też wywiady w Oktagonie, bo musiałem i nie było żadnego problemu, bo to jest właśnie profesjonalizm. Właśnie nie pamiętam, czy my robiliśmy. Na 100%. Okej, okay, no dobra. Pamiętam, że wychodziłeś z wyzwaniem do Wardęgi po Dubielu. W sensie, o, to już... No to na 100% miałeś no ten i potem jeszcze był chyba jeden wywiad po jednej walce. Nie, bo wiem, że ktoś mi kiedyś wspominał z Fejmu chyba, że ustawiali tak, żebyśmy my nie mieli wspólnych wywiadów w tej klatce. No już jakoś potem tak, a ja na początku to dziwo działało. No, o to mi chodzi. No wracając, ja tutaj nie chcę się sprzeczać, bo uważam, że każdy jest człowiekiem i każdy ma jakąś inną perspektywę i spojrzenie na świat i nie zawsze musi być jedna prawda i słuszna racja. Okej, okay, ale ja mogę śmiało powiedzieć, że od samego początku mówiłem tylko i wyłącznie prawdę, ja ani razu nie skłamałem i chciałbym, że jeżeli tak uważasz, to możesz to przyznać, jak nie, to możemy o tym gadać. Nie, no to w momencie, jak zacząłeś mi opowiadać i przypominać jakieś różne rzeczy, to ja nie przypominałem sobie ich w swojej głowie, ale poszczególne jakieś tam fakty, jak wspomniałeś tam jakąś osobę, to i jak mi się złożyło w całość, to jestem świadom, że mogłem się zachować w nieodpowiedni sposób i rozumiem twoją stronę, ale też opowiadałem ci, jak to wyglądało u mnie, jaki był ciąg myślowy i co stworzyło jakby ten cały konflikt i twoją postać, tak samo jak ty powiedziałeś, że dopiero wtedy zobaczyłeś moją prawdziwą ludzką twarz, to ja dokładnie tak samo zobaczyłem twoją ludzką twarz w momencie, jak porozmawialiśmy. A wcześniej miałem stworzoną twój obraz osoby jako takiego chujka i tak to mi się utrwaliło w głowie i to też ciągnęło te wszystkie konsekwencje jakby. Znaczy ja widziałem tą zmianę w twoich oczach, jak nagle zaczęliśmy rozmawiać już sam na sam. Widziałem, że zrozumiałeś, ale co jedną jest ważną rzeczą, ja uważam, że bardzo mało kto w tym świecie, w ogóle w świecie, gdzie wszyscy są napięci, mają wybujałe ego, potrafi wstać, powiedzieć, przepraszam, spieprzyłem to. I jak to zrobiłeś, to dla mnie czysta karta, bo jesteś jednak gościem, który no, potrafi to powiedzieć i to jest moim zdaniem fajne. No bo ja do rzeczy, które jak wiem, że zrobiłem coś źle i coś mogło się wydarzyć z mojej strony, to nie mam problemu tego przyznać. Tak samo jak przegrałem z Marcinem Dubielem i nie mam problemu powiedzieć, że przegrałem. Myślę, że to jest fair i tak powinien się zachowywać każdy człowiek. No i... A w momencie, jak uważałem, że mówisz nieprawdę i wierzyłem jakby w swoją wersję, to ja też nie kłamałem i nie wymyślałem sobie rzeczy. Rozumiesz. Poczekaj, bo to jest różnica między niewymyślaniem wersji, a między tym, że jedna osoba mówi dokładnie tak, jak było, ale a ty tylko wierzyłeś w swoją wersję, ja mówiłem tak, jak to wyglądało. Tak, ale... O kurwa. Nie słychać, możesz gadać. Okay. Ogólnie... Czekaj, bo teraz, żebym się zaplątałem się trochę z tym. Powiedziałem, że ja mówiłem prawdę, bo tak wyglądała, ty mówiłeś prawdę, ale tylko twoją prawdę, bo... Okej, okay, to chodzi mi o to, że ja nie wymyślałem rzeczy na twoją niekorzyść, o to mi chodzi. Że nie tworzyłem jakiś... To wszystko, co mówiłem, było zgodne jakby z tym, co widziałem w swojej głowie. A czy to nie było do końca zgodne z rzeczywistością? O to mi chodzi. Rozmycie było... O to mi chodzi, tylko o ten ciąg, że ja nie jestem osobą, co sobie wytwarza coś i zaczyna kłamać, wymyślać, bo nie chcę się gubić w kłamstwach i nie jestem tak wychowany, żeby kłamać, bo to jest bez sensu. Ale wiesz, jak ja się czułem, ja mówiłem w 100% prawdę i jak ja słyszałem twoje wersje, gdzie ty mówiłeś, że Mateusz mówi farmazony, no to ja w ogóle nie mogłem w to uwierzyć, że ty w to aż tak brniesz. Dlatego... Ale to wytłumaczyliśmy sobie wcześniej, nie? O to mi chodzi, że ja nie rozumiem twoją stronę i jak to wyglądało z twojej strony, ale z mojej nie było żadnych złych intencji, jeśli chodzi o mówienie tych rzeczy w takim, że ja sobie wymyślam specjalnie i mówię, ale ty jesteś ten, tylko u mnie tak to wyglądało z mojej perspektywy po prostu. Ty jeszcze powiedziałeś coś takiego wtedy w tej kłótni, że ty te 2 lata temu nie zdawałeś sobie sprawy z powagi słów, które mówisz, a już teraz sobie z tego zdajesz sprawę i dlatego też umiesz. Bo ja wychowałem się w internecie, że tak powiem, na różnych teamspeakach, tyralniach i tam padały tak straszne i brutalne słowa, że stało się dla mnie to jakby przywykło. A teraz wiemy, jak pewne słowa ważą i nie korzystam z nich. Kumam. Właśnie miałem taki też przykład, że na salce treningowej, ja ogólnie gdybym użył takich słów wobec kogoś, to bym wiedział, że od razu staje lampę i nawet bym się nie dziwił przy tym. To właśnie mówię ci, że ja przez ten internet i przez to środowisko, w jakim siedziałem,
to zupełnie inaczej ważą dla mnie te słowa. Tak samo chyba było też z tą akcją, co Konopski nazwał federację tam frajerami czy coś takiego. I wydaje mi się, że on też, dla niego słowo frajer ma zupełnie inne znaczenie niż dla wielu osób. No i ja też, tak jak mówisz właśnie, zrozumiałem po czasie, jak poznawałem też pewnych ludzi, jak to działa, no. No tylko wiesz co, myślę, że z Konopem to było tak, że on to rozbił na kilku włodarzy, to nie był taki atak personalny, tylko on sobie tak to nakreślił. Tak, jednak... tak, tylko mi chodzi o samo to, że dla niego słowo frajer jest zupełnie inne. I bo oni wszyscy mają styczność ze światem kryminalnym, czy z ludźmi, gdzie tam siedzieli i zupełnie inaczej patrzą na niektóre słowa. Masz jeszcze jakieś pytania albo coś jeszcze chcesz przedyskutować, póki gadamy o tym? Nie, chyba. W sensie dla mnie najważniejsze, że właśnie usiedliśmy, porozmawialiśmy i dla mnie ty jako osoba zmieniłem w ogóle całkowicie opinię na temat twojej osoby, bo tak jak mówię, kreowało się tam od jakichś tam naszych pierwszych tych sprzeczek twoja postać i ona się pewnie wyolbrzymiała. Tak jest ogólnie chyba w ludzkich głowach, że często sobie tworzymy jakiś profil danej osoby, mimo że jej nie znamy i później się to potęguje i tak to wychodzi. Ja w życiu bym się nie spodziewał po tobie, że ty wiesz, nagle się aż tak zmienisz. Ja też miałem obraz kompletnie inny. Właśnie o to chodzi, bo ty wytworzyłeś sobie mój obraz zupełnie inaczej w swojej głowie, ja wytworzyłem twój obraz zupełnie w naszych głowach i dopiero w momencie, jak udało nam się usiąść i porozmawiać, zobaczyliśmy, że jesteśmy normalnymi ludźmi. To jest pytanie, które słyszałem mnóstwo razy, to po co Błoński w ogóle o tym opowiedział? Bo ja tak szczerze, ty mi to tłumaczyłeś, ale ja dalej nie jestem w stanie kompletnie tego zrozumieć. To Nitro gdzieś zaczął na jakimś streamie, może i ja powiedziałem wtedy konkretnie o tym, bo tylko Nitro... On robił tylko bekę, powiedział, że dostaniesz liścia, jak sam wiesz od kogo i ty powiedziałeś, ja opowiem o tym. No, ale ja też nie wiedziałem i nie sądziłem, że z tego stworzy się jakaś afera, to nie miałem tego na celu, no. Padło niepotrzebnie i tyle. Ja mam wrażenie, że nikt z nas, widzowie zyskali, bo mieli coś śmiesznego do pooglądania. Wardęga i Bogdel zyskali, bo mieli zasięgi, a my tylko wyłącznie straciliśmy, bo mi to kompletnie do niczego... Ludzie tego nie rozumieją, że mi to w ogóle jest niepotrzebne, bo ja bym tylko chciał, żeby moje wywiady i to wszystko działało. A ty też nie miałeś fajnie przez ten czas i z tą kroplówką i z tym wszystkim. Akurat temat kroplówki to moim zdaniem jest nie wiem o co Bogdel zrobił tam aferę z tą kroplówką, bo kroplówka to jest normalna rzecz, w sensie... Nie, chodziło o to, że ty podobno o 20:30 powiedziałeś, że masz kroplówkę, to powinno trwać pół godziny, czy godzinę, a za 3 godziny przyszedłeś z pełną kroplówką. Nie, to on... Mieliśmy, jak ja zacząłem jechać po kroplówkę, szukałem wenflonów, z Franiem jeździliśmy, żeby kupić wenflony po aptekach i tak dalej. I dopiero później, co śmieszne, od Marcina Dubiela, kolega, który się zajmuje tymi kroplówkami, pomógł nam za jakiś czas, żeby wpiąć ten wenflon i tak dalej. I to cały czas narastało, ja patrzę na streamie Bogdel, już licznik, timer, konfrontacja, coś tam. Wiesz o co chodzi? Ja myślę, kurwa, jeszcze nie zdążyliśmy nawet wpiąć kroplówy, a ten już ustawił timer, że jest 30 minut. Ale to 3 godziny minęły. To było już 23:30? W sensie, bo ono 20:30 już przyszli po mnie. Tam jeszcze było. Ja mogę też popatrzeć na telefonie, bo jak nagrywaliśmy, jak to robiliśmy te kroplówki. To siedzieliśmy z Franiem tam wtedy i podpinaliśmy to. To też nie szukam tutaj jakiejś, nie robiłem jak właśnie, tym bardziej jeszcze mówili trenerzy, jeszcze poczekaj albo w ogóle po co ci gadać o tym przed walką, a ja chciałem już, skoro poszedł ten temat, to chciałem po prostu wyjść i porozmawiać. Nie no, bo to już się ciągnęło i ciągnęło. Ja byłem pewny, że my to na konferencji rozwiążemy po prostu raz a porządnie, bo też nie chciałem. To też właśnie gadaliśmy o tym na konferencji. To też właśnie mi stworzyło jeszcze ten twój obraz ciebie jako złego, bo też się nie zrozumieliśmy w tamtym momencie z tym ustawieniem na konfrontację. Tu były jakieś aferki, tu tam wtedy ty wspomniałeś do mnie, a ja myślę, no Kaniowski mi mówi, że coś tam i że on sobie wymyślił, że to ma być teraz. I ja myślę, no na pewno. Ale jeszcze Wardęga ci mówił na konferencji, że dzisiaj robicie konfrontację, tak? I jeszcze pytałeś, u ciebie na kanale? I coś mu tam przytknąłeś. Coś było z tym, ale jakoś ja to... Naprawdę dla mnie to było jakby podłożenie się pod ciebie, a nie chciałem ci dawać jakby dominacji, o tak.
Szczerze mówię, mówiłem. Nie no, ale wiesz, wszyscy wiedzieli i ty też miałeś przekazane, rozmawiamy po konferencji. Jak gadałem z Boxdelem, to on mówił, że zrobimy to na aferkach. Nikt mi na aferkach po konferencji? Nie, nie mówił mi tego. Nawet Wardęga jeszcze ci wspominał, plus wiesz. To w sensie nikt nie zapowiedział tego wcześniej, tylko to padło w trakcie jakby wydarzenia, że to już się dzieje tu i teraz. Nikt nie powiedział mi, że to będzie się odbywać wtedy i wtedy. Właśnie wręcz przeciwnie, Boxdel powiedział, że ogarniemy to na aferkach. Nie powiedział mi, że ogarniemy to na aferkach po konferencji. Nikt, kto jakby był też obiektywną stroną, a nie stronami konfliktu, nie ustalił żadnego konkretnego terminu wcześniej, tylko padło to w trakcie, tak jak mówisz tutaj. Ale w trakcie konferencji to padło. Okej. Bo ja też bardzo nie chciałem, żeby to było tak, że będzie kilku na jednego, tylko chciałem, żebyśmy usiedli, bo wiedziałem, że jak ty będziesz gadał w wywiadach, ja będę gadał w wywiadach albo w programach, to wszystko będzie się napędzało, a jedyny efekt końcowy taki, który mógł być normalny, będzie wtedy, jak usiądziemy i... Moim zdaniem i tak to wszystko, że toczyło się wokół walki, też jest trochę jakby niesmaczne, ale nie wpłynęło to też jakkolwiek na... Ale niesmaczne z mojej strony? Nie, ogólnie, że to się wydarzyło centralnie przed walką, nie? Że to... A kto zaczął o tym gadać przed swoją własną walką? Nie, no bardziej mi chodzi, jak były, że mieliśmy jeszcze tam czas na tych face-to-face'ach, co miały być telefony, ty byłeś na wakacjach i że to się przyciągnęło aż do Fight Weeku, o to mi chodzi. Że nie... Ale Kasper, już ja bym tego w życiu po pierwsze nie poruszał, po drugie sam powiedzieć, to 2 tygodnie przed swoją walką, więc byłeś gotowy chyba na to, że zaraz będzie konfrontacja, to znaczy, że ja będę na to odpowiadał i że to zacznie się ruszać. Nie? Tak, no o to mi chodzi tylko, że niepotrzebnie też Fight Weeku. I tyle. Sam to spowodowałeś w Fight Week. Nie, w sensie mogliśmy... 2 tygodnie przed powiedziałeś, że miał. No tak, no ale wiesz, ja mnie nie... Pierwsze spotkania mogliśmy mieć albo na konferencji, takiej, gdzie będziemy siedzieć twarzą w twarz, albo na ważeniu. No i to samo tak poszło, przecież... Czyli pada na fajnie, no niepotrzebnie, moim zdaniem. No ale... Można było przed tym. Niepotrzebne to było w ogóle ruszanie tematu i wyciąganie. Cały temat niepotrzebnie tak napuchł i urósł. Jakie to było uczucie, jak byłeś na tych noszach, tak już poza tym, bo mnie to bardzo ciekawiło, że to musiał być ciężki moment, co? Nie, właśnie bardziej, ja pamiętam, jak mnie wpinali w te nosze, najgorsze było, że mi spięli ręce, to było najsmutniejsze jakby i najcięższe, bo się czułem jak więzień jakiś i to było straszne, tak to luz, normalnie jakby się ktoś wyniósł na noszach, tylko ja pamiętam, że jak mnie zapinali jeszcze w nie i ja tak mówię, dajcie mi jeszcze zrobić wywiad w klatce. Ale dobrze, że mi nie dali, bo byłem, kurde, naprawdę podnięty. I problem był taki, że ja już po 18 minutach walki tak sucho w buzi i nie miałem nawet momentu, żeby napić się wody, a całe to przenoszenie, to wszystko trwało. Ja mówiłem do tych, od samego wyniesienia z klatki, już mówiłem, że dajcie mi wody, dajcie mi wody. I czułem się spięty, bez suche usta, zamknięte ręce, że nie mogę nic zrobić, krzyczę, czy tam mówię do tych ludzi, żeby dali mi wody, a nikt nawet mi nie odpowiedział, że spokojnie stary, zaraz się napijesz. Tylko szedłem i taki, naprawdę, to było najstraszniejsze. Potem cała ta akcja z medykami przez to wszystko wybuchła, bo to był jakiś początek, tak? Tego właśnie, że chciałeś wody? Ja też ciężko mi z mojej perspektywy, bo naprawdę byłem padnięty, ale myślę, że tak, że to dużo tam nakręciło. Wiem, że tam jakieś odpychania były. Nie wiem, ja też nie śledziłem tego, bo po walce się skupiłem jakby na tym, żeby odpocząć po walce, więc uważam, że to jest kolejna rzecz, która się wydarzyła niepotrzebnie. Tak samo jak nasz konflikt. Tam i z jednej, i z drugiej strony, moim zdaniem, padły niepotrzebne rzeczy i też wynikła niepotrzebna afera. Kończymy. No, jakie jeszcze masz jakieś pytania? To jest wywiad po walce chyba. To jest rozmowa. To jest rozmowa. I pierwsza nasza rozmowa. Nie, właśnie chciałbym to rozgraniczyć, bo wiesz, ludzie też zwariowali na tym punkcie, czy bardzo mało było tych ludzi, ale niektórzy zwariowali na tym punkcie, że jak jest dziennikarz, to musi być tylko i wyłącznie w tym przywiadomość, że każdy z nas żyje. Nie jestem księdzem, ani nie jestem premierem, żeby wiesz, być cały czas osobą publiczną. Natomiast chciałem właśnie, żebyśmy przegadali to, skoro ludzie nie mieli tej namiastki wtedy. A też jestem w szoku, bo miałem wrażenie, że gdzieś tam się kręcili, że nikt tego w ogóle nie nagrał. To fajnie akurat, że nikt nie ukrywał nas z ukrycia. W tej restauracji jak siedzieliśmy? No. Widziałem, że tam się kręci. Tam nie kręcił nic? No właśnie, wydaje mi się, że chyba nie. Miałem wrażenie przez chwilę, że tak, ale... No, nie wiem, czy na początku, później na koniec on już siedział w telefonie, chyba się znudził z słuchaniem nas, bo naprawdę trwała ta nasza rozmowa długo. Coś pamiętam, że on mówił, już mi się nie chciało słuchać tego. Coś takiego mi się kojarzy ogólnie. Dobra, to ostatnie słowa do widzów.
Jestem dzisiaj zmęczony strasznie, bo wczoraj byłem na koncercie, teraz 4 godziny przyjechałem. Chcę już jechać do domu spać i odpoczywać. Ale fajnie, że udało się to wyjaśnić, bo ja zaraz znowu wylatuję za granicę i by nie było kiedy. Dobra, a ja tylko dodam, że nagrywamy to tutaj, bo mieliśmy to zrobić dzień walki przed walką, ale mądra decyzja, że zrobimy to po walce sami wiecie, co się stało. I to była Kacper propozycja, że u mnie, żeby nikt nie myślał, że ja sobie tutaj chcę na sam koniec tą dyskusję przywłaszczyć. Ląduje to w internecie. No i tyle. Wspaniałe wywiady. Tak, nie do końca. Dobra, czyli co, kończymy. Czas spać. Na razie.